Niemieckiego i francuskiego. Comment ça va? Ça va bien! Kiedy zdecydowałam się na naukę w gimnazjum językowym, obawiałam się swoich starszych kolegów i koleżanek z liceum. Jednak okazało się, że całkiem niepotrzebne. W naszej szkole panuje naprawdę świetna atmosfera. Nie ma w ogóle problemu ze starszymi uczniami. Są często oni naszymi przyjaciółmi. A
książkę lub odrobić zadania domowe. Albo posiedzieć na naszej klasie. No to chodź. Przez Kuratoria Oświaty pod patronatem m.in. Ministerstwa Obrony Narodowej. Konkurs składa się z 4 etapów: szkolnego, rejonowego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. A mógłbyś powiedzieć, w jaki sposób przygotowywałaś się do tego konkursu? Do konkursu przygotowywał mnie mój nauczyciel historii, pan Piotr Sobański. Nauka na konkurs polegała m.in. na czytaniu literatury historycznej i przeglądaniu różnych atlasów i map. Co dało Ci wzięcie udziału w tym konkursie? Wzięcie udziału w konkursie i uzyskanie na etapie wojewódzkim 102 punktów, czyli najlepszego wyniku w naszym województwie, zwolniło mnie z pisania egzaminu kończącego gimnazjum w części humanistycznej. Ponadto w czerwcu jadę na 4 etap konkursu i tam będę walczył o jak najlepszy wynik. W takim razie gratulujemy Ci i życzymy dalszych sukcesów. Dziękuję. Ci z nas, którzy uzyskują najlepsze wyniki, są nagradzani. Po pierwszym semestrze nauki, za bardzo dobre wyniki, udałam się na wycieczkę do Poznania. Najpierw byliśmy w eleganckiej restauracji, gdzie zjedliśmy wykwintny obiad, a następnie udaliśmy się do teatru na spektakl pod tytułem Dziadek do Orzechu. Zapraszamy!